Dzień dobry, nazywam się Paweł Gil, jestem sędzią międzynarodowym. Zapraszam na Extra Time. Chciałbym omówić sytuację z oceny zagrania piłki ręką przez zawodników. Wzbudzają one zawsze wiele kontrowersji, dlatego myślę, że należy im poświęcić trochę czasu. Rozpoczniemy od definicji, następnie omówimy kryteria oceny zagrania piłki ręką, sposób wznawiania gry, kary indywidualne. Definicja odnośnie zagrania piłki ręką znajduje się w artykule 12, granie dozwolone, niewłaściwe postępowanie. Czytamy tam, że jednym z punktów, za które sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, jest sytuacja, kiedy zawodnik rozmyślnie dotyka piłkę ręką. Oczywiście oprócz bramkarza we własnym polu karnym. Jest tutaj jedyny raz użyte słowo rozmyślnie w przepisach gry w piłkę nożną. W pozostałych sytuacjach sędzia ocenia skutek zdarzenia przy przewinieniach, natomiast przy ocenie zagrania piłki ręką ocenia się rozmyślność. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy kontakt piłki z ręką jest przewinieniem. Sędzia ma obowiązek karać tylko i wyłącznie rozmyślny kontakt piłki z ręką. Natomiast przypadkowe zetknięcie piłki z ręką bez celowego ruchu ręki nie podlega karze zespołowej. Co jest bardzo ważne i co sędzia powinien wziąć pod uwagę przy ocenie zagrania piłki ręką. Analizując, czy zawodnik rozmyślnie dotyka piłki ręką, sędzia powinien wziąć pod uwagę następujące kryteria. Po pierwsze, czy używa on swojej dłoni, żeby rozmyślnie dotknąć piłkę ręką? Jest to najprostsza sytuacja, czyli zawodnik wystawia rękę, aby zagrać piłkę. Następnie, czy ma miejsce ruch ręki do piłki, czy też piłki do ręki? Trzeci punkt, bardzo ważny obecnie, czy dłonie zawodnika, ramiona, ułożone są w naturalnej pozycji, czy też zawodnik układa w taki sposób, że jest to nienaturalne dla danej pozycji na polu gry? Kolejny punkt, czy zawodnik poprzez swoje ręce chciał powiększyć powierzchnię swojego ciała, co oznacza, że wykonał ruch rozmyślny i za to należy ukarać jego drużynę. Bardzo ważna przy ocenie jest odległość, czy jest to uderzenie z bardzo bliskiej odległości w zawodnika, który ma naturalnie ułożone ręce, piłka trafia go w tą rękę, wówczas możemy mówić o przypadkowości, czy też jest bardzo duża odległość i pomimo tego, że ręce zawodnika ułożone są naturalnie, takie trafienie uznajemy za rozmyślne zagranie piłki ręką. Czy zawodnik w takiej sytuacji próbował uniknąć tego uderzenia? Lub też, czy zawodnik był w stanie? Jeżeli było to zagranie z dużej odległości, wiemy, że zawodnik jest w stanie uniknąć zagrania piłki ręką. Jeżeli jest to uderzenie z bardzo bliska, wówczas trudno jest mówić o rozmyślnym zagraniu piłki ręką. Po przeanalizowaniu tych wszystkich 7 punktów, zadajemy sobie ostatnie, najważniejsze pytanie. Czy zawodnik użył swoich rąk, żeby rozmyślnie zagrać piłkę? Pamiętajmy, że o rodzaju kary zespołowej decyduje miejsce kontaktu ręki zagrywającego zawodnika z piłką. To znaczy, że jeżeli zawodnik zagrywa piłkę ręką we własnym polu karnym, sędzia dyktuje rzut karny, poza własnym polem karnym rzut wolny bezpośredni. Sytuacja skrajna, zawodnik znajdujący się we własnym polu karnym wystawia rękę poza pole karne, tam następuje kontakt piłki z ręką. Wówczas sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni. Za samo rozmyślne zagranie piłki ręką sędzia nie stosuje sankcji dyscyplinarnych. Sędzia stosuje sankcje dyscyplinarne za to, co spowodowało to zagranie piłki ręką, czyli jakie były konsekwencje zagrania piłki ręką. I w niektórych przypadkach zagranie piłki ręką, jeżeli ocenimy, że ono nastąpiło, jest niesportowe i musi zostać ukarane napomnieniem. Ma to miejsce, jeżeli zawodnik po pierwsze rozmyślnie zagrywa piłkę ręką, aby uniemożliwić przeciwnikowi wejście w jej posiadanie albo rozwinięcie ataku, bądź też usiłuje zdobyć bramkę przy pomocy ręki. I tutaj nie rozpatrujemy, czy ta bramka została zdobyta, czy też nie, tylko rozpatrujemy samą chęć zdobycia piłki, bramki ręką i sposób zagrania tą ręką. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi UEFA, sędziowie powinni karać napomnieniem zagrania piłki ręką,
kiedy piłka porusza się w kierunku bramki. Zarówno podczas gry, jeżeli strzał w kierunku bramki, jak również podczas stałych fragmentów gry, rzutów wolnych, strzał w kierunku bramki, sędzia powinien karać takie zagrania napomnieniem. Pamiętajmy, strzał w kierunku bramki, a nie wybicie piłki ręką z pustej bramki, bo to jest co innego. Strzał w bramce jest bramkarz, bądź też jeszcze jeden zawodnik. Strzał w kierunku bramki, zawodnik zagrywa piłkę ręką, jest kara zespołowa, rzut wolny bezpośredni lub rzut karny oraz kara indywidualna w postaci żółtej kartki. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z zagraniem piłki do wielu zawodników, to znaczy wrzutka z bocznego sektora boiska na pole karne, po drodze zawodnik zagrywa piłkę ręką, nie jest to przerwanie korzystnej akcji, tylko wrzutka w kierunku zawodników, nie wiemy, czy oni zagrają piłkę, czy nie, wówczas sędzia nie stosuje kar indywidualnych. Natomiast zawodnik musi zostać wykluczony z gry, otrzymać czerwoną kartkę, jeżeli poprzez rozmyślne zagranie piłki ręką pozmawia drużynę przeciwną bramki bądź realnej szansy na zdobycie bramki. I tu możemy mówić o sytuacji, kiedy piłka już nieuchronnie zmierza do bramki, stojący tuż przed linią bramkową bądź na linii bramkowej zawodnik zagrywa piłkę ręką, bramka nie jest zdobyta, sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni bądź rzut karny i wyklucza zawodnika z gry. Należy pamiętać o sytuacji, że jeżeli po takim rozmyślnym zagraniu piłki ręką, mimo interwencji, piłka uderzy w rękę i wpadnie do bramki, sędzia bramkę uznaje i karze winnego zawodnika napomnieniem, żółtą kartką. Podobnie jest w sytuacji, jeżeli piłka nieuchronnie zmierza do bramki, zawodnik wybije piłkę z bramki i zanim sędzia zdąży podjąć decyzję, współpartner zawodnika kopnie piłkę do pustej bramki. Jest bramka i żółta kartka. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku Extra Time.